Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj jest już szósty dzień, od kiedy Maja jest u nas w domu. I oczywiście postaram się Wam nagrać, co dzisiaj będziemy robić z naszymi pieskami, czyli z Soniczką i z Majką, którzy tutaj sobie siedzą na kanapie. I chyba siódmy dzień to będzie już raczej ostatni, który będę Wam nagrywała takiego vloga. Oczywiście wiadomo, że z czasem będą też vlogi. Będą też oczywiście vlogi kiedyś z nimi dwiema. No i te zwyczajne vlogi, takie jak zawsze na kanale, ale ta seria po prostu. Ale ta seria właśnie, która się nazywa no, Drugi pies w domu. No to już będzie to raczej ostatni odcinek. I zapraszam Was do oglądania dalszej części. Dzisiaj myślę, że wybierzemy się też na spacer. Czyli dzisiaj już mija tydzień, od kiedy Majka jest u nas w domu. Jest u nas już tydzień, 7 dni. Tutaj Soniczka i Majka są już ubrane w ubranka i zaraz będziemy szły na spacer. Jesteśmy tutaj na spacerze. I poszłyśmy do parku z psami, ale natrafiliśmy na niestety złą pogodę. A gdyby ktoś miał wątpliwości, to Majka jest ubrana w to ubranko, widzicie? Tutaj jest Maja, a Sonia jest w tym czerwonym. No i tu jak widzicie, jesteśmy w parku. Tu Majka sobie chodzi. I spacerujemy sobie w koło parku. Na razie wyszło trochę słońce, więc trochę jest ładniejsza pogoda niż wcześniej. Teraz czyszemy Majkę. Otworzyłyśmy tą karmę, którą kupiłam wtedy dla Majki i ona tak wygląda w środku. I tu dostały tą karmę Sonika i Maja. I Majce bardzo smakuje to, a Soni niestety nie. Jednak Soni też nie smakuje to, nie jestem zdziwiona, bo jak Wam już wcześniej mówiłam, że Sonia praktycznie żadnych mokrych karm nie chce jeść, które jej dajemy. Tak więc Sonia zostawiła i poszła. Tutaj moja Sonia bawi się choinką i jej tą karmę mokrą też próbowaliśmy dać w osobnym pokoju, bo pomyślałam, że może nie chce jeść, bo Maja jest w pokoju i może nie chciała jeść przy niej. Ale w osobnym pokoju też w ogóle nie chciała jeść, tak więc no ona nie lubi w ogóle mokrych karm. A Majka najwidoczniej lubi, bo bardzo chętnie to zjadła. Jeszcze Wam pokażę na chwilę Zuzię, bo akurat Zuzię wyjęłam z akwarium, żeby sobie pochodziła trochę po dywanie. No i tu widzicie, sobie chodzi. Jeżeli ten filmik i ta seria Wam się podobała, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.